Dzień dobry, witam Was serdecznie. No to mamy początek nowego roku szkolnego. W zasadzie zaczyna się on jutro, 2 września, ale ja już tutaj postanowiłem się z Wami wszystkimi przywitać. Mam nadzieję, że startujecie w ten nowy rok szkolny, mając więcej optymizmu niż pesymizmu w sobie, mając więcej nadziei niż poczucia bezsensu. Dlaczego tak zaczynam takimi dosyć poważnymi słowami i posługuję się takimi potężnymi, potężnymi określeniami? Ano dlatego, że tu i ówdzie pojawiają mi się znowu. Artykuły, rozmowy, wywiady pokazujące, jaka to polska szkoła jest beznadziejna, jak tutaj w tej polskiej szkole jest źle, jakie to stresy czekają na uczniów, jakie to męki czekają na nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Polska szkoła, wiadomo, ma masę różnego rodzaju mankamentów. Można ją skrytykować za bardzo wiele różnych działań niekoniecznie przemyślanych, spóźnionych albo nie przystających do czasów w jakich tutaj sobie aktualnie żyjemy, ale szkoła jako instytucja jest jednym z najważniejszych wynalazków cywilizacyjnych. Nie dajmy sobie wmówić, że szkoła to jest czas zmarnowany. Nie dajmy sobie wmówić, że szkoła to jest miejsce totalnej opresji i Idąc do szkoły, idziemy do miejsca Kaźni. Tak naprawdę, hmm, chyba Gombrowicz dosyć ładnie to opisał, ale czytając Ferdydurkę i jego e, Gombrowiczowskie wyobrażenie szkoły, no, powinniśmy mieć w pamięci, że to jest wszystko groteska. Natomiast ta prawdziwa szkoła, w której spotykamy się z ludźmi, spotykamy się z nauczycielami, z rówieśnikami, spotykamy się z różnymi sytuacjami społecznymi, w których w których musimy się odnaleźć. To jest miejsce, które przyzwyczaja nas wszystkich do obcowania z drugim człowiekiem. Jeżeli dzisiaj dzieciaki mają straszną trudność, żeby wyrazić słowami to, co mają na myśli, ponieważ się boją, ponieważ brakuje, brakuje im słów, ponieważ wolą pisać, nie chcą nawet odbierać telefonów, z tego co nie nas, nie dba. Słyszałem, to szkoła powinna umożliwić im znalezienie takiej platformy, na której mogliby się ci młodzi ludzie wypowiadać. Oczywiście mówiąc rzeczy sensowne, mówiąc rzeczy, które są dla nich ważne, poruszając problemy, które mniej lub bardziej ich męczą. Także jeżeli jutro będziecie szli. Mówię to do uczniów, jak i do nauczycieli. Jeżeli jutro będziecie szli do szkoły jak na skazanie, mając przed sobą perspektywę dziesięciu miesięcy, to pomyślcie odwrotnie. Idziecie do szkoły, ponieważ macie taką możliwość, ponieważ w tej szkole spotykacie ludzi, z którymi bardzo często jest wam po drodze, ludzi, z którymi znajdziecie wspólny język, ludzi, którzy mogą Was czymś zainteresować, a nawet jeżeli Was irytują, to. Ech, niech ta irytacja przerodzi się w jakąś taką filozoficzną zadumę nad tym, dlaczego ten człowiek jest taki, a nie inny. Jak ja reaguję na to wszystko? Ja rasowy introwertyk, ktoś, kto częściej chowa się do środka niż pokazuje się na zewnątrz. Też momentami przeżywam w szkole trudne momenty. Wracam do domu, muszę przynajmniej godzinę poleżeć w łóżku sam, gapiąc się na myjącego się kota, ale nie wyobrażam sobie lepszej pracy dla siebie. Także nie będę wpisywał się w ten nurt tych, którzy widząc zbliżający się wrzesień. Pierwsze dni szkoły załamują ręce i wyglądają jak tacy rasowi dumerzy, którzy nic tylko zagrzebali się w jakiej, zagrzebaliby się w jakiejś ziemiance. Cieszmy się z tego, że szkoła istnieje. Cieszmy się z tego, że możemy otaczać się rówieśnikami. Cieszmy się z tego, że możemy na chwilę chociaż uciec Rodzicom i móc się otoczyć ludźmi, którzy dzielą z nami pewne doświadczenia. Życzę Wam wszystkim i uczniom, i nauczycielom dobrego roku szkolnego. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, które miałbym w tym roku szkolnym nagrać, to bardzo chętnie będę je pod tym materiałem zbierać. Trzymajcie się. Pozdrawiam.